Witamy Was w crossoverze, tak? To się tak nazywa, crossover, crossover. Dwóch platform YouTube'owych. Magnatów. Świat zabaw Filipa. I Ultimate Geek. Tak, i gościnnie. Witam. Miły. Tak, miły, gościnnie. Dzisiaj pilnować mnie już. Tak, a poza tym Miły jest ratownikiem medycznym, tak więc mamy zaplecze medyczne, jakby nam się coś stało. A jak mi się coś stanie? No ale to sam z siebie już wiesz, sam sobie pomożesz. Tak, postanowiliśmy wziąć udział w challenge'u, który się nazywa Challenge Habanero. Habanero to papryka, bardzo ostra, pikantna, ponoć. Tak głosi legenda. Głosi legenda, tak. Ponoć ma się po niej smoczy oddech. Myszy już się boją. Tak więc co, panowie? To uciekna. Ale dodatkowa zasada. Dodatkowa zasada. Jemy papryki i w momencie, kiedy papryka zaczyna działać, nie używamy wulgaryzmów. O! Bo może się tak stać. Tak. Poza tym wśród młodzieży, która nas ogląda, zdarzałbym, że ten... Wśród młodzieży, która nas ogląda, będziemy zbudować litość oraz... Nie, myślę, że Maciek i Jana zostaliby mistrzami. Będziemy promować... Nie, wśród młodzieży, która nas ogląda, będziemy promować picie mleka. Bo mleko jest zdrowe do pewnego stopnia, a nam mam nadzieję, na młodzieży jeszcze tak. No my się potem tak, więc losowanie tutaj można sobie wylosować. Ja nie jedę na dziwę. Zamknij oczy. Dobra. Chciałem powiedzieć, że mi się wydaje, że Ania i Maciek byliby mistrzami kalamburem. Mleko! To był mistrzem kalambura albo tego. Tabu, tak? Mleko. Konstytucja, brawo! Wielkościowo mamy podobne, tak? Pokażmy tam wielkościowo, tak? Więc nikt nie używa. Kamil ma najmniejszą. No to czekaj, to jest magia. Mogę wymienić. Weź dwie. To jest magia YouTube'a. Wszystkie są takie same. Nie wiesz, że kamera dodaje zawsze 5 kg do papryki. Tak więc. To co? No to co wiemy, no to co? Raz, dwa, trzy. To nie będzie przyjemne. Bardzo pa! Cukrowa! Smakuje czerwono. No, tak wiesz. Tak. No coś tam czuć, nie? Z czego się młody śmieszy? Bo spodziewałam się, że będzie jako ognisty. Nie jest w ogóle tak wcale ją panowie. Nic. Nie. Mogę jeszcze jedno? Nie, chcesz nowe być z moją. Już masz czkawkę. Czkawka. A próbu. No. Kamil, bierz jeszcze jedną. Mogę o najmniejszą. Ale to bierz. No jak ja YouTube'a pokazówki, to były takie same. To co, już się napijemy? Nie, bo bądź twardy. Bądźcie koksy. Kamil, no coś ty! Nie, mi już mówisz, żarło mi te wszystkie kubeczki smakowe. Nie, bo Maciek mi opowiedział, co może dziać się jutro, a ja mam zapięty grafik. Bo zasada jest taka przy jedzeniu ostrych rzeczy, że najpierw czuję się jak smok, a potem jak rakieta. Cokolwiek to mam. Czułeś mnie. Marku, to był... Chłopaki już skończyli praktycznie. Jeszcze nie. Wygrał Kamil z zawodnymi oczami. Najmniejsza rad. Ja dwie. Respekt. Trafię do Walhalla. Węgierskiej. Ale tam uchodźców mi przyjmują. A jak się okaże, że Hamidal
jest czarny. Ostatnio przepraszali, że wszystkich Egipcjan zrobili białe dni. No ale to jest, wiesz, to jest po prostu kolejna przesadność po prostu poprawności politycznej, dokładnie. No na przykład w serialu Daredevil, Daredevil nie jest ludny. W serialu Supergirl Jimmy Olsen nie jest rudy, a jest czarny i mnie to oburza! A w serialu She-Hulk jest mężczyzną! A oni się czepiają, że czarnych nie ma w czarnym filmie, no. A ja jak się mam nie oburzać? Ale słuchajcie, ja jestem pod wrażeniem, wy dwaj odpadliście, on zjadł dwie i tylko mu spoczynku. Dobra, słuchaj. Taka rasa. Możesz skończyć, ja wiem. Uważnie? Tak, bo nie zapomnieliśmy powiedzieć, że ten kto wygra, będzie mógł zjeść też nagrodę. Nagroda. Kamil. Czekaj, czekaj. Mały, ja mały. Nie zrobię? A nie mamy już mleka, nie wiem, zdaję sprawę. Trudno, popiję spirytusem. Chociaż, jak się czuję? Chociaż oni nie muszą o tym wiedzieć. Ania będzie do ciebie zaraz płakać. Artur, ty to widzisz? Ty to widzisz? Miło było cię poznać. Tak więc Arturze, u nas też są tacy ludzie. No. Ty, ale teraz tak jakby mniej czuję, nie? Przy tej pierwszej zaczęło mi łzawić, a teraz uodporniłem się. Ja bardziej myślę, że te po tej pierwszej to ci te... Już wszystko wypaliło, nie? Końcówki nerwowe ci powypalało, wiesz, no. Kubki smakowe ci zwiędły i... Zjadł zmutowaną papryczkę i dostał supermocy. Papryka, man. Papryka. Habanero, man. Słuchaj, ale to byłby meksykański superbohato. Habanero, man. Arriba, arriba, arriba. I tak było. Smoczna! Pokonał wszystkich. Tak, Kamil wygrał. I od dzisiaj jak jestem zwany w Meksyku? Habanero Man. Tak. Habanero Man. Także nasza smocza uczta została zakończona. Jesteśmy z rodu Targaryenów, tylko nie mamy białych włosów. Mówię ja po polsku. I... Cześć, trzymajcie się, pa! To mój catchphrase.